Hej wszystkich, w kolejnym filmie z serii Fale, w kolejnym filmie jest Ultra Kalos Classic, trzecim i już w sumie ostatnim, w którym walczymy z Raquel. I w sumie to będzie jedna z ciekawszych walk, jakie dane mi było stoczyć, pod tym względem, że sporo ciekawych rzeczy tu się wydarzyło. Dobra, w każdym razie tak, do akcji wchodzi Jolteon kontra mój Jolteon. Tak więc starcie dwóch Jolteonów, jednak z tym, że Jolteon mojej przeciwniczki ma to do siebie, że ma hidden power typu ziemnego. Tak więc to bardzo mocno zabolało moją Jolteon, ja z kolei Shadow Ball. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, ale jednak okazało się, że Jolteon przeciwniczki jest lepszy w przeciwieństwie, znaczy po prostu w starciu z moim Jolteonem. Dobra, więc postanowiłem wycofać mojego Pokemona i wysłać do walki Staraptora, gdyż w sumie myślałem, że ten tutaj osobnik może być z Choice Specsem. Tak więc Hidden Power oczywiście na mnie nie zadziałał, no i w tym momencie przeciwniczka zdecydowała się wycofać. Tak, to musiał być Choice Specs. No i przeciwniczka wysłała do walki Gyaradosa. Także w tym momencie myślałem, że zdecyduje się najprawdopodobniej na zmianę albo podkusić ją, żeby użyła ataku elektrycznego. Tak więc z mojej strony U-turn, wycofuję mojego Staraptora i ponownie do walki wchodzi Jolteon. No i oczywiście w tym momencie też spodziewałem się, że ona zmieni Pokemona, to też znowu wycofuję Jolteona i z powrotem do walki wchodzi Staraptor. Tak więc troszkę nie wykorzystam Intimidate na Gyaradosie. No i tak jak się spodziewałem, wycofuje swojego Gyaradosa i wstawia do walki Jolteona z powrotem. Dobra, więc w tym momencie z powrotem wycofuje swojego Jolteona, wymiana za wymianą. No i do walki wchodzi Scizor. Także z mojej strony Close Combat. Już to był jedyny sensowny atak, jakiego mogłem użyć na Jolteonie. Obniża mi to obrony, więc w tym momencie postawiłem, że nie, Staraptor jeszcze mi się przyda. Wycofałem, no i do akcji wchodzi Ferrothorn. Czyli Pokémon całkiem dobry na Scizora, gdyby nie fakt, że ten się dosyć mocno napustuje z Ozdensem. Tak jest, no i w tym momencie Scizor używa ruchu Super Power, czyli bardzo silnego ataku typu walczącego, który po Zordensie był w stanie zmieść mojego Ferrothorna. Jednak kolce plus Rocky Helmet zabrały całkiem sporo HP właśnie Scizorowi. No dobra, kolejny Pokémon, czyli z powrotem do akcji wchodzi Staraptor, obniżając znowu trochę atak Scizorowi. No jednak w tym momencie przeciwnik decyduje się z powrotem na wymianę. No i do akcji wchodzi ponownie Gyarados. No niestety obniży mi on atak, ale to jakoś szczególnie nie przeszkodzi Staraptorowi w zniszczeniu właśnie Gyaradosa, tak więc leci pierwszy Brave Bird. W tym momencie już myślałem, kurde, żeby tylko Staraptor dał radę wykończyć boksy przeciwnikowi, bo inaczej byłoby bardzo słabo. Dobra, kolejny raz Brave Bird. Prosto w Gyaradosa, no i tutaj przeciwnik, no niestety używa Dragon Dance, niestety dla niego, ale na szczęście dla mnie, bo mimo tego, że użył Dragon Dance'a, to i tak nie byłby szybszy od mojego Staraptora. Lepiej by wyszła, gdyby użył na przykład od razu na mnie Ice Fanga, bądź ewentualnie Cruncha, czy no Waterfalla w sumie też. Dobra, w każdym razie Gyarados mega ewoluuje, a z mojej strony leci kolejny Brave Bird. Tak jest, Staraptor z Scarfem jest mega szybki. Dobra więc, rozwalamy Gyaradosa, no i pozostałem przeciwnicy to już tylko dwa Pokémony. Wyrównujemy wynik, także do akcji wchodzi Scizor ponownie. Scizor oczywiście Ball Punch, teraz już dziewczyna wiedziała, że mam coś z Scarfa. Także Ball Punch, który coś tam zrobił, no i z mojej strony Brave Bird ponownie. Na szczęście okazał się być wystarczający na Scizor. Tak więc w tym momencie już zyskuje pokemonową przewagę poniekąd. No i do akcji wchodzi Jolteon i teraz chwila prawdy. Ponieważ jak się okazuje, mój Brave Bird nie był wystarczający, ale jednak przeciwniczka chyba sądziła, że zrobię coś nieco innego. A myślała pewnie, że wstawię Jolteona, stąd też Hidden Power ponownie.
Bo z drugiej strony, jeżeli to jest choice pack, to i tak to nie miało większego sensu. No więc tak wygraliśmy walkę z Raquel, także... Ciekawa walka, nie powiem. Dobra, więc zapraszam was na kolejny mecz. No to mecz kolejny, tym razem walczymy z Funkim. Tak, który używa dosyć ciekawych w sumie Pokémonów, bo to był jedyny team, w którym widziałem Delphoxa. No ale dobra, walczmy. W tym meczu również Pyrur pokaże swoje pazurki i tutaj zdziała naprawdę sporo, tak więc jako pierwsza w sumie wchodzi do akcji moja Shiny Pyrur kontra właśnie Delphox. Dwa ogniste Pokémony. Ale w tym momencie pomyślałem sobie, że Pyrur jest lepszy wyborem na Delphoxa, z tego, że to jest ze względu, że to też jest Pokémon psychiczny, więc może mi troszkę dowalić, stąd też i Flujazz, spodziewając się raczej ataków specjalnych. Z kolei Delphox o dziwo używa Protect. No i teraz sygnaturowy atak Delphoxa, w sumie Mystical Fire, który obniża spec atak moje Flojazz. Ale i tak w sumie Flojazz nie miał większego zamiaru tutaj atakować, bo i tak mój atak nie byłby zbyt efektywny. Dobra, więc Leftovers mnie troszeczkę leczy. No i w tym momencie przeciwnik wycofuje swojego Delphoxa i wstawia do walki Sylveona. A z kolei mimo wszystko postanowiłem, że użyję tego Moonblasta, bo i tak miało to szansę na obniżenie ataku specjalnego. Co też miało miejsce. No i do tego jeszcze Wish leczy Flojazz. Dobra, tura kolejna w tym momencie. Po raz kolejny używam Wish, szykując się na wstawienie kolejnego Pokemona, a z kolei Sylveon używa Toxic. Tak więc pomyślałem sobie, aha, to ten trollingowy Sylveon. Ale okej, z Sylveonami już doświadczenie ma żaden inny Pokémon, jak właśnie... Jak właśnie Pyrur. Tak więc Pyrur ponownie w akcji. Z kolei Sylveon Draining Kiss, który po dodatkowym obniżeniu spec ataku robi niewiele. Dobra, także kolejna tura. No i tak, jeszcze Wish leczy moją Pyrur. No i oczywiście startujemy od substytutu. Z kolei Sylveon Toxic niestety nie zadziałał na substytucie. Dobra, tak więc Funk postanawia wycofać swojego Pokemona i do akcji wstawia Blastoise'a. Jednak tutaj Blastoise jest samiczką, a że Pyrur ma umiejętność Rival, to wiadomo, jaki to będzie miał skutek. Tak więc w tym momencie pomyślałem, nie, Pyrur da radę Blastoise'owi. Tak więc Workup, żeby się powzmacniać, Blastoise Fake Out, który nie był w stanie zbić mojego substytuta, a że uderzył w substytuta, też mnie nie potknęło. Tak więc kolejny raz Workup. I tutaj już mam zarzucone dwa Workupy. No i z kolei Blastoise tym razem mega ewoluuje i zaczyna już konkretniej atakować. Także ze strony Blastoise'a super efektywny, a jeszcze z mojej strony Workup po raz trzeci. No a ze strony Blastoise'a z kolei Aura Sphere. Tak więc już po trzech Workupach plus dodatkowo jeszcze aktywna umiejętność dodająca siłę do moich ataków, no to tutaj to daje naprawdę konkretnego kopa. Tak więc mega wzmocniony Hyper Voice jednym ciosem był w stanie zdjąć Blastoise. No i w sumie przeciwnikowi zostaje już tylko Delphox i Sylveon. Oczywiście Delphox również padnie od mojego jednego Hyper Voice'a. Bardziej, że również Delphox był samiczką, tak więc pada. No i kolejnym, już ostatnim Pokémonem jest znowu Sylveon. Sylveon już niestety jest samcem, co troszeczkę komplikuje troszkę sytuację. Dobra, z mojej strony ponownie substytut, z kolei Sylveon Toxic, który nie zadziałał. No i dalej tutaj kontynuuje atak, tym razem już Flamethrower, gdyż ma on szansę na ewentualne poparzenie, więc troszeczkę lepiej się może sprawdzić niż właśnie Hyper Voice. No tutaj Draining Kiss, no oczywiście wcześniej nie załatwiło to substytuta. Co prawda Sylveon wtedy miał obniżony spec atak, ale tym razem też to nie jakoś szczególnie nie pomogło i w tym momencie przeciwnik dał już sobie spokój. Tak więc tutaj Pyrur rozgromiła pięknie drużynę przeciwnika. No ale dobra, zapraszam was na następny mecz.
No to mecz trzeci. Tym razem walczymy z Mikim, który również gra całkiem ciekawą drużyną. Jest tu Alakaza, Weavile, no i Rotom Pralkowy. Czyli chyba najbardziej pospolity. Dobra, więc walczmy! Także z mojej strony leci moje cudowne ptaszysko Staraptor kontra Alakazam. Na Staraptora w sumie mam super efektyw... Znaczy, na Alakazama mam super efektywnego Jutterna. W jednej z walk załatwił on Alakazama jeden cios. Jednak w tym przypadku, jak się okaże, Alakazam jednak był w stanie tego Jutterna ledwo, ale znieść. Dobra, także do akcji postanowiłem, a wstawię Jolteona, nie wiem czego się spodziewać. W sumie teraz tak oglądając ten mecz myślałem, że mogłem wstawić Ferrothorna. No ale dobra, Psychic w moją stronę. No i to zabrało ogrom HP moje Jolteon. Jednak Jolteon jest szybsza, pomyślałem, użyję Volt Switcha, zmieni, nie zmieni, będzie to całkiem dobry ruch. Także tak, Life Orb w zasadzie zostawia mi tylko 3 HP. No i dobra, kolejna zmiana. No i z powrotem do akcji wchodzi moje ptaszysko. Ptaszysko jest dobrym wyborem, bo zawsze można go wycofać. No i dobra, też również do akcji wchodzi Rotom. No i z mojej strony U-turn. Także kolejna wycofka, ale tym razem nie byłem pewien, czy on użyje elektrycznego ataku, bo tak by podłożył mu Jolteon, no i Volt Upsa by mnie podleczył. Ale myślałem, że przeciwnik jest trochę bardziej domyślny, jednak nie. Thunderbolt skierowany w mojego Ferrothorna. Szkoda, że w sumie w tym momencie nie wstawiłem Jolteona, bo nie najgorzej bym na tym wyszedł. Ale dobra, Ferrothorn też jest świetnym przeciwnikiem na Rotoma, ten Will-O-Wisp. Widzę, że to taki dosyć standardowy zestaw ruchów. Także z mojej strony Lickseed. Będziemy tutaj obsiewać przeciwników. Dobra, więc Lickseed stopniowo będzie mnie leczył. Rotom jeszcze się leczy dodatkowo też Leftoversem. No i ja leczę też siebie. No niestety to poparzenie troszeczkę też odbierze mi HP. Jednak wciąż sobie wychodzę na plus. Dobra, kolejna tura. Spodziewam się w tym momencie, że on zmieni. Ten jednak postanowił użyć hydropompy, czyli Rotom bez Ice Beama. Co ciekawe, ja ponownie Lickseed, właśnie spodziewając się tej zmiany, ale nic z tego. Więc w tym momencie pomyślałem, pewnie przeciwnik pomyśli, że ja pomyślę, że on nie zmieni. Ale postanowiłem po raz trzeci w tej tym razem użyć Lickseeda. I w sumie całkiem nieźle na tym wyszedłem. Tak więc wycofuję swojego Pokemona i wstawia do walki Weavile'a. No ja ponownie oczywiście Lickseed. Czyli Weavile obsiane. Weavile zazwyczaj mają focus sash, przez co dobrze jest im coś tam podebrać na samym początku. No i w tym momencie ten przedmiot byłby zniwelowany, o ile oczywiście byłby to focus sash. No dobra, także tura następna. Na Weavile'a mam mega dobry atak, jakim jest Gyrobo. Tak więc ten jeszcze Icicle Crash, który ma co prawda szansę na potknięcie i zabrał ogrom HP, ale na szczęście dla mnie nie potknęło Gyroball, no i mimo poparzenia było to w stanie Weavile'a wykończyć. No nie dość, że super efektywne, to duża różnica w szybkości, no i jeszcze słaby defense Weavile'a. Tak więc przeciwnikowi pozostaje już tylko Rotom. No i dobra, jak Rotom, to ten ponownie na mnie używa hydropompy. Ja zaś używam mojego Lickseeda, gdyż bez tego byłoby troszkę słabo. Dobra, tak więc Rotom się znowu troszeczkę podleczy. Teraz znowu mu coś ubędzie. Teraz Ferrothorn się podleczy. I znowu z poparzenia mu coś ubędzie. Tak więc między walką sporo się działo. Znaczy między turami. No dobra, w tym momencie pomyślałem, a wycofam Ferrothorna i wstawię mojego Staraptora. Liczyłem, że może nie trafi tą hydropompą, a nawet jeśli, to i tak nie zabierze mi tych HP aż tak dużo. Tak więc ponownie hydropompa i jednak to rypnęło. I to mega dobrze. Dobra, ale w tym momencie pomyślałem, kurde, pewnie nie będzie ryzykował hydropompy, pewnie użyję Thunderbolta. Zresztą wcześniej zrobił bardzo podobnie. Do tego jeszcze Lickseed troszeczkę mnie leszy. Także z mojej strony wycofka U-turnem, znów zabierzemy trochę HP Rotomowi. No i do akcji wchodzi ponownie Jolteon.
No a w tym momencie przeciwnik używa Thunderbolta, tak jak to planowałem, no i Volt Absorb, no i to poleczyło moją Jolteon, no i tak, jeszcze Leftovers leczy do Toma, Lixiv podleczy znowu moją Jolteon, ale jednak przeciwnik w tym momencie poczuł się dość zrezygnowany, no i w tym momencie rezygnuję z walki. Tak więc ładnie tutaj zagrały moje poksy. No to cóż, zapraszam was na następny mecz. No to teraz czwarta walka, w której zmierzymy się z Joe. Przeciwnikiem, tak, walka trwała 13 tur, wygrana oczywiście, który to nie miał jakiś szczególnie, powiedzmy to, kombinowanych Pokémonów, choć nie powiem, niektóre ruchy i brak mega ewolucji, co prawda trochę zaspoileruję, też mnie zaskoczył. Ale dobra, walczmy. Więc na początek Scizor kontra Jolteon. W tym momencie z mojej strony poleci Volt Switch. Przeciwnik, spodziewając się ataku specjalnego, wstawia mega defensywną Floor Jazz. No i z mojej strony wspomniany Volt Switch, który zabrał całkiem sporo HP mimo wszystko. No dobra, w tym momencie postanowiłem, a co tam, wstawię Ferrotorna. No i dobra, lecimy dalej. Tak więc przeciwnik wycofuje swoją Flores i wstawia do walki Charizarda. Dobra, także z mojej strony leci Lixit. No i tak, Charizard obsiany, więc częściowo unieszkodliwiony. Gdyż stopniowo będzie tracił swoje HP. Jednak w tym momencie musiałem się wręcz wycofać, także do akcji wchodzi znowu Jolteon. No a Charizard z kolei, co ciekawe, właśnie nie mega ewoluuje i używa ruchu Heatwave, który dosyć sporo zabrał Jolteon, jednak troszeczkę jeszcze podkuruje mi Lixiv, więc no nie jest tak tragicznie, chciałoby się rzec. No dobra, Charizard w tym momencie wycofany i z powrotem do walki wchodzi Floor Jazz. A z mojej strony Thunderbolt. Choć z drugiej strony może i lepiej było, jakbym użył Volt Switcha i się wycofał, no ale okej. W tym momencie pomyślałem, kurczę, nie tak najgorzej zdziałał ten Thunderbolt, jakby miał używać Wisha, to by trochę to potrwało i bym był w stanie wykończyć Floor Jazz, ale nie, bo Floor Jazz używa Synthesis. Tak więc, tak, ten ruch mnie troszkę zaskoczył. W połączeniu z Mega Charizardem Y, który użyłby mocnego słońca, czy przywołałby mocne słońce, no to wtedy to byłoby naprawdę niezłe. Natomiast, no, Charizard nie użył mega ewolucji, więc Synthesis leczy o ile leczy. Być może przeciwnik po prostu ma dwa mega Pokémony w drużynie i po prostu nie chciał jeszcze zużywać mega ewolucji. Albo nie miał żadnej. Dobra, w każdym razie pomyślałem, nie, nie ma sensu tracić już HP, wstawię do walki Gyaradosa, ten bez większych problemów powinien sobie z Floor Jazz poradzić. Tak więc wchodzi do akcji Gyarados, Floor Jazz ponownie trzeci raz z rzędu Synthesis, no i tak. Dobra, tak więc Floor Jazz podleczona. W tym momencie oczywiście używanie Mega Ewolucji byłoby totalnym błędem, z tego względu, że baśniowe ataki Floor Jazz byłyby na mnie super efektywne, stąd też brak mega ewolucji, a tylko wzmacniamy się Dragon Dance'em. Z kolei Moonblast, który zabrał i to dużo, koło 1/3 HP, ale mimo wszystko postanowiłem, że użyję jeszcze raz Dragon Dance'a, co było dosyć nieprzemyślane, z tego względu, że kolejny Moonblast zjął mi tyle HP, że jestem w zasięgu jednego uderzenia przeciwnika. Jednak przeciwnik zagrał nieco inaczej, co mnie troszkę zaskoczyło. W każdym razie postanowiłem użyć Mega Ewolucji już w tym momencie, gdyż wiedziałem, że jak tak jak dostanę, to mnie rozwali, a jak nie dostanę, no to będzie dobrze. Tak więc i byłem tutaj w sumie szczerze przekonany, że jednak dostanę. W każdym razie Waterfall, który zabrał ogrom HP Floor Jazz. Floor Jazz dodatkowo z Kibery, która podkręca defense, jak Pokémon zostanie atakiem fizycznym, co jest dosyć ciekawe. No i Floor Jazz nie atakuje, używa Syntezy, co po użyciu Jagody wciąż jest niewystarczające, by Floor Jazz mogła przetrwać mojego Waterfalla. I to był z jednej strony błąd przeciwnika, ale z drugiej strony, no, też może się nie spodziewał aż takich obrażeń. Dobra, więc do akcji wchodzi Scizor.
Scissor jednak, nie, Scissor faktycznie nie był mega ewolucją. Ze strony Scissor leci Bullet Punch, czyli w sumie jedyny atak, który mógłby przeciwnik mi coś zrobić, bo i tak Gyarados byłby szybszy. Waterfall podwójnie wzmocniony Dragon Dance'em, który wykańcza Scissora i Scissor mnie wykańcza Rocky Helmetem. Dobra, więc Scissor pada i pada również Gyarados. Dobra, więc do akcji wchodzi Jolteon. I w sumie przeciwnikowi został już tylko Charizard, więc wykończenie go to zwykła formalność. Także z mojej strony leci Thunderbolt. Charizard i tak już był nawet osłabiony troszeczkę, także mój atak bez problemu tego Szpoksa wykańcza. No i w ten sposób wygrywamy przedostatni mecz w tym filmie. No i chyba w sumie też w zawodach. Tak więc zapraszam was jeszcze na ostatnią walkę, która była dosyć zabawna. No to teraz ostatni mecz. Walczymy z Katriną, która używała dosyć ciekawych Pokémonów, a w szczególności zaskoczył mnie Linon, choć mniej więcej spodziewałem się, co to było, co to mogłoby raczej być, czyli Linon z Belly Drumem oczywiście. Ale dobra, walczy z Katriną. Walka krótka, ale jakże śmieszna. Dobra, szczególnie początek. To był po prostu fail nad faila. Do akcji wchodzi Skarmory kontra mój Staraptor. I w tym momencie pomyślałem, co się będę tam bawił ze Skarmorym, a użyję Final Gambita, go wykończę. Jednak nie pomyślałem troszeczkę i... I okazało się, że Stardew jest w stanie przeboleć Final Gambit. Tak więc straciłem Staraptora, a Pokémon przeciwnika jak się trzymał, tak się trzyma. Jedno szczęście, że nie użył Roosta. Dobra, więc Starfrog rozrzucony, do tego jeszcze Leftovers leci Skarbory. No dobra, z mojej strony leci Ferrothorn. Ferrothorn dobrym wyborem na Skarbory jest, przynajmniej tak mogłoby się wydawać. W tym momencie przeciwnik jednak zdecyduje się na wymianę i wstawia do walki Tentacruela. Jedno szczęście, że ja nie zdecydowałem się użyć Lixida. Z mojej strony Curse. Jeżeli Tentacruel miałby Liquid Ooze, to zamiast to dodawać HP by mi odejmowało. I to byłby już problem. No dobra, więc Ferrothorn się wzmacnia, z kolei Tentacruel Ice Beam. Jednak mój Pokémon był też robiony pod Spezef, więc robi to mi praktycznie tyle co nic. A z mojej strony Power Rip, który prawie wykańcza Tentacruela. W tym momencie przeciwniczka zdecydowała się, że warto byłoby mi obniżyć atak, więc uderza mnie Skaldem. Ja pomyślałem, nie, ja się jeszcze nam wzmacniam, chociaż ryzyko poparzenia było spore. Tak więc bezmyślności w tej walce nie brakowało. No i dobra, kolejny raz Skald ze strony Tentacruela. W tym momencie pomyślałem, że można by już przyatakować i spróbować to rozwalić. Więc z mojej strony Gyroball w razie ewentualnej zmiany. No i poza tym ma on 100% celności w przeciwieństwie do Power Whipa. Dobra, więc Tentacruel załatwiony. No i teraz do akcji wchodzi gwiazda Linon. Tak jest, Linon, który mógł tu zdziałać dużo, gdyby nie moje kelsy. Dobra, więc Belly Drum maksymalizuje atak tego Pokemona, do tego umiejętność Glaton i sprawia, że Pokemon ten szybko zjada jagódkę, która poleczy go na pełne HP. Z kolei z mojej strony Gyro Ball, różnica w szybkości była duża, atak plus 2, więc rozwalamy i Linona jednym ciosem. No to tyle z Belly Drum, pozostaje jeszcze Skarmory, no ale Skarmory to już tutaj chyba załatwimy bez większego problemu, także Brave Bird przeciwniczka w sumie załatwia się sama. Tak więc tak kończy się ostatni mecz, jaki stoczyłem w turnieju Ultra Kalos Classic. Ogólnie w turnieju naprawdę całkiem ładnie mi szło do ostatniego jego dnia, gdzie z wynikiem spadłem o prawie 200 punktów. Także super. No i tutaj było kilka właśnie ciekawszych walk, które właśnie ten turniej stoczyłem. No ale na ogół wynik nie jest chyba też taki najgorszy, jak mi się wydaje. Tak więc może dokładne wyniki jeszcze wrzucę na Facebooka. No ale cóż, w dzisiejszym filmie to będzie wszystko, tak samo jak to wszystko z turnieju Ultra Kalos Classic, więc ja z wami się żegnam. Do usłyszonka w kolejnych filmach. To cześć!